Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przychodzę z reading vlogiem, ale jest to bardzo wyjątkowy reading vlog, ponieważ jest to reading vlog z krakowskich targów książki. Jak wiecie, jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne wydarzenie, są to moje trzecie targi, ale jednak te krakowskie zostaną ze mną na zawsze, ponieważ krakowski rok temu to były moje pierwsze, całkowicie pierwsze targi, więc po prostu są one dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem. Teraz widzimy się po roku ponownie. Ponownie będę już jutro na targach. Aurelia montująca to, ściskam cię bardzo mocno, bo wiem, że już jesteś po targach i już wszystkie te cudowne emocje przeżyłaś. I ja czuję się tak jeszcze, wiecie, ja nie czuję, jakby to było realne, że jutro spotkam mnóstwo genialnych ludzi, mnóstwo genialnych osób, po prostu ja jeszcze w to nie dowierzam. Ale tak, przyszłam z wami się właśnie dzisiaj przywitać, jest dzisiaj 27 października, piątek, jutro jest sobota i teraz wam bardzo szybciutko chciałabym pokazać, na jakie spotkania pójdę lub bardzo bym chciała pójść, jeśli mi się uda zdobyć voucher i jakie książki biorę do podpisów. Na sam początek zacznę od książek, które ze sobą biorę. Na sam początek Heartstopper 3. Jeśli ktoś oglądał jeszcze tamtego vloga z warszawskich targów książki, na którego was oczywiście odsyłam, wiecie, że ja też brałam Heartstoppera 3. A dlaczego ja go biorę? Bo ja bardzo chcę, żeby Maciek Edbooki mi go podpisała, tylko że na krakowskich rok temu nie mogłam jej znaleźć. Ostatnio zapomniałam o tym, że mam Heartstoppera, więc mam nadzieję, że w tym roku nie zapomnę, bo po prostu dostanę jakieś nerwicy. Kolejną książką jest Ulecz Mnie, czyli książka z serii Shatter Me. Dlaczego je ubiorę? Ponieważ Julka z Moondrive, mamy tutaj patronat, oraz Pola Madeleine Booklover, więc no ja bardzo chcę podpisy od nich, szczególnie od Julki, bo uwielbiam Julkę z Moondrive'a. Julka z Moondrive'a jest ekstra, więc tak, biorę to piękne cudo. Oraz kolejną książką tutaj na to spotkanie 12%, bo na to spotkanie nie trzeba było voucherów, więc jestem trochę uspokojona. Idę na spotkanie z Anetą Jadowską, która się odbywa o godzinie 17 i biorę ze sobą Cudawianki, ponieważ jak wiecie, Cudawianka Malina był ok, ale bez szału, a to mi się naprawdę bardzo podobało. Świetnie się bawiłam, czytając tą książkę i mam właśnie tutaj to piękne cudo. Oraz biorę ze sobą jeszcze jedną książkę do podpisu dla Zuzy, jeśli uda mi się zdobyć voucher. Mam nadzieję, że tak. Bardzo mam nadzieję, że mi się uda zdobyć ten voucher. Biorę Syn Niefortunnych Zdarzeń, Wredną Wioskę. Ja akurat tą książkę czytam, więc akurat tak przyjemnie ją sobie wezmę, no bo wiecie, bo akurat będę miała, no opłaca mi się, bo i będę ją czytała w aucie i Zuza mi podpisze, więc tak. I teraz spotkania, na które chcę pójść, to bardzo chcę pójść do Edyty Prusinowskiej. Jak wiecie, ja bardzo mam mieszaną relację z Edytą Prusinowską, ponieważ opowiem o tobie gwiazdą, bardzo, bardzo lubię, a Truskawkowy Blond już troszeczkę mniej. A jeśli chodzi o Krew, która nas dzieli, jeszcze jej nie czytałam, ale jutro sobie kupię u Moondrive'a kochanego i zapytam, czy udałoby mi się zdobyć voucher. Jeśli tak, to mega fajnie. I również na spotkanie z Zuzą bardzo bym chciała też voucher, jeśli by się udało. Oraz, no to Aneta Jadowska, to już wiecie. Dobrze, moi drodzy, to już chyba będzie tyle z tego początku. Jestem troszeczkę przedługowy, ale wiedzcie, że targi to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne wydarzenie i no nie mogę się po prostu doczekać jutra. I ogólnie pakuję te książki w tą moją piękną torbę. Nie jestem obłąkana. A resztę książek, jakie tam dostanę, to albo wezmę jeszcze jedną jakąś torbę, albo wezmę plecak, albo wezmę, albo tam dostanę jakieś torby, wiecie, po zakupach tam jakichś pierwszych, więc to tyle. I widzimy się na targach.
z cynamonkami od wydawnictwa Uroboros. Garu, jesteś, dawaj. Gęzy pokelnie, bo nie pamiętam. Teraz ja... Pendancie. Nie mam pojęcia. Alina nie ma tego pojęcia. Właśnie. Przychodzę zakończyć tego vloga. Jest już kolejny dzień, więc troszeczkę późno zrobiłam to zakończenie, ale wczoraj już byłam na tyle zmęczona, że po prostu nie miałam już siły nagrywać. Przyjechałam z Peronowa nowymi książkami. To dowiecie się oczywiście na Bookhaulu, który będzie już za niedługo. I przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim osobom, które do mnie podeszły po zdjęcie i po podpis książki. Było to naprawdę wielkie wyróżnienie i dzięki temu właśnie powiem wam, że spełniają się moje marzenia tak naprawdę. Moje wszystkie marzenia zostają powolutku realizowane i naprawdę sprawia mi to wielką radość i dziękuję wam. Bo tak naprawdę gdyby nie wy, to bym nie była tutaj. Nie byłabym w tym miejscu, w którym teraz jestem. I no te targi to było naprawdę cudowne doświadczenie. Pozdrawiam w 100% Patrycję. Przepraszam bardzo. Pozdrawiam w 100% Patrycję, po prostu Books of You. Tak? Books of You? Tak, chyba tak. Która nagrała ze mną TikToka. Naprawdę pozdrawiam wszystkie osoby, do których podeszłam, które do mnie podeszły, które dały mi do podpisu. Biały Dym, Dumbridge Academy, po prostu super było. Też te wszystkie spotkania z Edytą i tak dalej. Wróciłam z paroma też nowymi podpisami, co właśnie wszystkiego się już dowiecie w Bookhaulu. Ale tak, chciałabym wam bardzo podziękować i no te tagi to było naprawdę coś niesamowitego. Mam nadzieję, że za rok będą tak samo genialne i najprawdopodobniej kolejne targi, na których będę, to będą dopiero w Warszawie w maju. Ale tak, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że ten vlog z targów wam się podobał. I co? Ja się będę z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądź nocy, trzymajcie się. Cześć.